Dzień dobry, witam serdecznie, Daniel Kępa z tej strony i w dzisiejszym materiale odpowiemy sobie na pytanie, a w zasadzie odpowiemy na Wasze pytania, ponieważ dotyczyć one będą tego, jak zapłacić podatki od kryptowalut Q&A, edycja pierwsza. Jest to zbiór z filmu, który teraz linkuję u góry, pytań do mnie, z komentarzy, no i przejdziemy sobie po prostu krok po kroku przez najciekawsze i najważniejsze pytania, które udało mi się tam znaleźć i posegregować. Serdecznie zapraszam. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to zapraszam Cię do zostawienia mi tutaj subskrypcji, oczywiście z dzwoneczkiem, abym poinformował Cię o każdym nowym filmie oraz o pozostawienie pod każdym filmem łapki w górę, ponieważ pomoże mi to w algorytmie YouTube'a. Na moim kanale w dziale wideo znajdziesz po prostu wszystkie chronologicznie ustawione wideo, które tutaj możesz odnaleźć. W dziale playlisty są tematycznie posegregowane wszystkie playlisty związane z seriami, które znajdują się na tym kanale. Natomiast w dziale informacje znajdziesz wszystkie opisy, linki, także pod każdym filmem, oraz znajdziesz dodatkowo tutaj informacje z opisami playlist i serii, które znajdują się na moim kanale. Na grupie Telegram pod adresem kryptoruchy.pl jest kontakt do mnie najszybszy i jest też możliwość najszybszego zdobycia informacji, które ja zamieszczam z działalności mojej na rynku i z tego, co robię. Jest tutaj najszybszy kontakt do wszystkiego rodzaju filmów i jest tutaj także możliwość komentowania i wejścia ze mną w polemikę. Na stronie danielkępa.pl są wszystkie linki do projektów, airdropów, giełd i wszelkiego rodzaju innych materiałów, które w danej chwili polecam. Jeżeli jeszcze nie masz na żadnej giełdzie kryptowalut konta, to zapraszam Cię na giełdę Zonda, gdzie możesz za złotówki wejść w świat kryptowalut, możesz tutaj kupić swoje pierwsze kryptowaluty. No i myślę, że to jest rozsądne rozwiązanie dla wszystkich na początek. Zapraszam Cię także do giełdy Binance, która jest największą giełdą świata. Jeżeli nie masz tutaj jeszcze konta, koniecznie musisz sobie to konto otworzyć, ponieważ tutaj masz dostęp do największej liczby altcoinów. Możesz także tutaj kartą kredytową kupować swoje kryptowaluty oraz także z poprzedniej giełdy możesz tutaj przelać kryptowalutę, które tam kupisz i tutaj już kupować różnego rodzaju niszowe także projekty. Natomiast jeżeli masz dwie poprzednie giełdy i szukasz jakiegoś dodatkowego rozwiązania, zapraszam Cię na nowoczesną giełdę Bybit, która dopiero zyskuje na popularności. Są tutaj, tak jak widzisz teraz na ekranie, różnego rodzaju bonusy startowe, bonusy dla nowych, dla początkujących, więc też zapraszam Cię do otwarcia tutaj konta. Poza tym jest tutaj bardzo ciekawa opcja launchpadów, czyli wejścia w nowe, ciekawe projekty za grosze tak naprawdę, ponieważ ta giełda dopiero się rozkręca i ma tutaj jakby najbardziej, można powiedzieć, nowoczesny i marketingowo dopracowany plan. Jeżeli chcesz za to na przykład poza wejściem w moją grupę mieć ze mną kontakt lub widzieć, co robię na rynku kryptowalut i nie tylko, zapraszam Cię na mojego Twittera, gdzie znajdziesz więcej informacji. Codziennie tutaj pojawiają się nowe tweety. Jeżeli korzystasz z Twittera i z tego ekosystemu, to zapraszam Cię do obserwowania mojego profilu. Na samym początku chciałem zaznaczyć, że jest taka aplikacja jak Kryptiony. Link znajdziesz w opisie, a w karcie na górze znajdziesz materiał opisujący tą aplikację. Dzięki niej z automatu, bez jakiegokolwiek ingerencji własnej, bez własnego jakiegoś dochodzenia i analizy, z najpopularniejszych giełd kryptowalut dostępnych w Polsce będziesz mógł rozliczyć sobie automatycznie podatek od kryptowaluty bez żadnej, tak jak wspomniałem, własnej ingerencji, więc koniecznie przetestuj, bo jest też wersja darmowa tej aplikacji z linku poniżej, natomiast także z tego linku otrzymasz ode mnie bonus 5%, gdybyś chciał zakupić wersję pełną. Zapraszam. Ok, przejdziemy sobie, będzie to około, z tego co pamiętam, 15 najpopularniejszych pytań. No i te pytania wszystkie, które udało mi się zebrać, postaram się jak najszybciej i też precyzyjnie odpowiedzieć na te pytania, ponieważ ta seria kryptopodatki cieszy się bardzo dużym, można powiedzieć, zaangażowaniem na moim kanale. Pytanie pierwsze pyta Tymi Jaskulski. Super, a mam jedno pytanie. Jak wygląda rozliczenie z dochodów zdobytych na handlu z dźwignią? Jest to identyczne, jak wygląda normalnie. Czyli po prostu, jeżeli zarobisz pewną sumę w kryptowalucie i wymieniasz ją na walutę fiducjarną, to ta transakcja według polskiego prawa podlega podatkowi. Dodam jeszcze tylko tyle, że ja doradcą podatkowym nie jestem, natomiast to, co mówię, to mówię z własnego doświadczenia. Pytanie kolejne. A jeśli pozyskuje kryptowaluty tylko z kopania, wtedy w PIT-ie wpisuje tylko sam przychód, bez kosztów, czy może wtedy kosztami są poniesione opłaty transakcyjne?
No, z kopaniem jest, można powiedzieć, troszeczkę inaczej, bo jest to swego rodzaju stała praca, można powiedzieć, takiej koparki. Słyszałem teorię, gdzie wypadałoby wtedy założyć działalność gospodarczą. Natomiast jeżeli chodzi o samo krypto, zasada jest podobna jak w poprzednim pytaniu, czyli po prostu rozliczamy wymianę na walutę fiducjarną. Tak? Co do kosztów nie odpowiem Ci, ponieważ sam takiej działalności związanej z kopaniem nie prowadzę. Kolejne pytanie, pyta Music. Rewelacyjny materiał, dzięki Music. Jak rozumiem, jeżeli nie wypłaciłem z zondy na swoje konto ani złotówki, to rozliczać się nie muszę. Czy jest jakiś próg wypłat z giełdy na złotówki, z którego nie trzeba się rozliczać? Ale pytanie drugie, nie ma takiego progu, trzeba się rozliczać ze wszystkiego. Pytanie pierwsze, nie chodzi tutaj o wypłatę, ponieważ to jest bardzo ważne i istotne, i istotna różnica. Chodzi tutaj o wymianę. Jeżeli na giełdzie sobie powymieniasz na waluty fiducjarne kryptowaluty, to wtedy podlega to podatkowi. TS. Jeśli nie wypłaciłem nic z giełdy do fiatów, trzymam część w USDT, a część z krypto do pary z USDT, co w takiej sytuacji? Tak samo jak mówię, jeżeli trzymamy kryptowaluty, to USDT też jest kryptowalutą, jest tak zwanym stablecoinem, więc tam wymiana krypto na krypto nie podlega podatkowi. Podlega podatkowi tylko do walut fiducjarnych, czyli tych fiatów. Pytanie od Zdziska. Co w przypadku sprzedaży krypto za walutę zagraniczną, USD czy euro? Jaki kurs należy przyjąć do rozliczenia? Kurs z dnia księgowania z giełdy, z dnia księgowania na koncie, z dnia przewalutowania, po kursie wymiany czy kursie średnim? Z tego co pamiętam, trzeba wziąć były dzień roboczy po kursie NBP, ze strony NBP i można sobie to przewalutować. Natomiast takie informacje w Google mógłbyś bardzo szybko też uzyskać. Natomiast o ile mi wiadomo, tak to właśnie wygląda. Adam Sokołowski. Super, dziękuję. Gorzej, gdy korzysta się z kilku giełd. Zastanawiam się, czy nie lepiej wówczas z historii bankowej zidentyfikować wpłaty i wypłaty. No i tutaj krótkie ostrzeżenie. Oczywiście nie lepiej z tego, można powiedzieć, korzystać. Dlaczego? No ponieważ nie chodzi tutaj o wpłaty i wypłaty, tylko o zamiany krypto w fiat i odwrotnie. To podlega podatkowi. Wojtek Waliczek. Dzięki wielkie za film. Wszystko jasno, przejrzyście i klarownie. Super. Bardzo również dziękuję. W ogóle bardzo dziękuję, że jest tak wysoki odzew pod tym filmem właśnie o podatkach na moim kanale. Jeszcze sprzed kilku lat jest bardzo mocny też odzew i cały czas tam się pojawiają nowe wyświetlenia i nowe komentarze, dlatego postanowiłem zrobić właśnie taką serię całą i ta seria będzie po prostu posegregowana jako kolejna playlista na moim kanale i tam są wszystkie filmy o podatkach. Tadeo, a jaki jest, jeśli ktoś tylko kopie i sprzedaje tylko z kopania? Czy trzeba mieć działalność, żeby stale kopać? Z tego co wiem, jeżeli stale kopiemy, to wypada tą działalność mieć. Ale więcej szczegółów nie wiem, musisz dopytać jakiegoś doradcy, ponieważ ja sam nie prowadzę działalności z kopania. Bajtek. A co z kwotą wolną od podatku, a kryptowalutami, jak to się ma do siebie? Ma się nijak. Po prostu kryptowaluty nie podlegają tutaj żadnym kwotom wolnym od podatku. To jest zupełnie inna para kaloszy, można powiedzieć. Czas na rozliczenie jest do kwietnia. Tak, podobno do końca kwietnia. Kiedyś była zmiana, że do końca maja, jak była pandemia. Na tą chwilę, z tego co pamiętam, do końca kwietnia. Tomek, a jeśli tylko kupowałem krypto za złotówki w zeszłym roku i wymieniałem krypto na krypto, to też powinienem taki PIT wypełnić i go przesłać. Tak, możesz tam właśnie wykazać sam koszt. Przyda Ci się to, jeżeli za parę lat będziesz wykazywał dochód. Tak to po prostu wygląda. A jeśli przelałem komuś krypto i on mi dał realne pieniądze za to, to też trzeba się z tego rozliczać. Według polskiego prawa też się trzeba z tego rozliczać. Jest to wymagane, ponieważ transakcje także do usług rzeczywistych bądź do jakichś właśnie przedmiotów namacalnych lub usług internetowych, elektronicznych, także należy po prostu opodatkować i one także podlegają podatkowi. Mam 18 lat. Czy muszę płacić podatek na kryptowaluty? No z tego co wiem, każdy musi ten podatek płacić. Jeżeli jesteś zarejestrowany z KYC na giełdzie, to chyba będzie problem. To znaczy problem jest taki, czy ty jesteś w ogóle na siebie zarejestrowany na takiej giełdzie. Przykładem tu jest giełda Zonda, gdzie tam trzeba być zarejestrowanym i mieć KYC. Natomiast no to nie wiem jak to obszedłeś, albo masz na kogoś. Więc wtedy jakby można powiedzieć, to coś spada na kogoś. Ale to też nie wiem w jaki sposób można sobie się tutaj czy dogadać, czy jak to prawnie wygląda, jeśli chodzi o to, że na kogoś kupujesz i sprzedajesz, a jeżeli na siebie, no to uważam, że też powinieneś ten podatek płacić. Ważne pytanie, ile procent? W Polsce jeszcze nie jest tak dużo, podobno, jak na całym świecie, to znaczy są kraje, gdzie jest zero, są kraje, gdzie jest więcej niż w Polsce jest to podatek 19%.
Dzień dobry. Czy jak składał pan PIT-38, aby rozliczyć krypto, to Urząd Skarbowy wzywał do przedstawienia potwierdzeń zakupów w sprzedaży krypto w formie historii z giełd? Posiadam taką historię, jeśli chodzi o moje transakcje i jakby mam to sobie wszystko zorganizowane. Natomiast takie kontrole mogą być wyrywkowe, nie muszą one po prostu dotyczyć ciebie, no bo nie są w stanie, Urząd Skarbowy nie jest w stanie sprawdzić wszystkich w Polsce naraz. Jeśli dochód uzyskałem z dwóch różnych stron zajmujących się kryptowalutami, to dochody należy dodać. W jaki sposób to rozliczyć? Tak jak wspominam na początku, jak śledzisz ten film od początku, to już wiesz, że wszystkie transakcje do krypto do fiat i odwrotnie podlegają opodatkowaniu, więc trzeba sobie to zsumować. A trzeba wykazywać sam wkład w danym roku, jeżeli się tylko kupowało krypto. No to tak jak ostatnio powiedziałem. Lepiej to wykazać, ponieważ na przyszłość jest prościej. To znaczy, będziesz mógł wykazać tutaj w tym roku stratę, a w przyszłych latach na przykład zyski. Ostatnie pytanie. Z każdej wypłaconej złotówki trzeba się rozliczyć, czy jest jakiś próg? No tak samo. Ludzie naiwnie wierzą, że są jakieś progi i że uda im się jakimś sposobem obejść te podatki, a prawda jest taka, że te podatki trzeba płacić. Ja odkąd pamiętam, za kryptowaluty je płacę. No i chcę spać spokojnie, dlatego będę je płacił nadal. Także tyle w skrócie. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, no to super. Gdyby było bardzo dużo jeszcze komentarzy, to przed końcem kwietnia nagram kolejny Q&A. Zostaw komentarz w takim razie wtedy pod tym filmem. No i myślę, że się dogadamy i wtedy będę mógł taki materiał kolejny nagrać. Natomiast zapraszam do całej playlisty i do materiałów związanych z podatkami i nie tylko na moim kanale. Tam dowiesz się więcej o kryptowalutach i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, hej.